W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ukryty włącznik do odpalania swojego kompa. W sumie nie musi być też ukryty. Będziecie mogli go umieścić, gdzie będziecie tylko chcieli. Ograniczy Was tylko długość kabelka. Zanim rozpoczniemy, potrzebujemy jednego najważniejszego elementu, czyli taką podstawę naszego przycisku, a taką mam, która znajduje się już przy tym komputerze. Przycisk będziemy tworzyli do komputera, który stworzyłem na ścianie. W opisie wrzucam Wam link do odcinka, w którym pokazuję, jak takiego kompa stworzyć. A w tym PC-cie siedzą takie podzespoły jak procesor Intel Core i7 12 generacji 12700K. Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3070, płyta główna Gigabyte Z590 Gaming X, zasilacz od Silentium PC 750W, dysk na M2, Cardea Ceramic C440, 2TB, a RAM to Kingston Fury Renegade 32GB. W kompie na ścianie, żeby po prostu go włączać, to rozwiązałem to starym przyciskiem od jakiejś tam obudowy, wyciągnąłem go i używam po prostu w taki oto sposób. Podłączony jest on do naszego portu z pinami, gdzie mamy właśnie reset SW, power SW i wszystkie inne te piny potrzebne, na przykład jakiś tam diod, które wyświetlają nam się na obudowie. To jest po prostu te standardowe miejsce takie na płycie głównej. I taki przycisk to po prostu przykład. Jeżeli macie jakieś inne przyciski od innych urządzeń, możecie je spokojnie użyć, ale nawet taki przycisk można kupić bezpośrednio nawet na Allegro, gdzie są sprzedawane i kosztują chyba około 5-6 zł. Wiadomo, jak weźmiemy jakiś inny przycisk, no to ważne jest, żebyśmy posiadali taką wsuwkę, więc dobrą opcją jest kupienie sobie za 6 zł czy za 5 takiego już gotowego przycisku, ewentualnie wyciągnięcie go po prostu ze starej obudowy. No bo wiecie, to, że ja mam komputer na ścianie i przycisk zrobię sobie w innym miejscu, ale Wy posiadając komputer stacjonarny, również możecie sobie taki przycisk przełożyć. Nie musi być na obudowie, a możecie go zrobić w jakimś fajnym, sprytnym miejscu, ukrytym, gdzie tylko Wy będziecie wiedzieli, a ten od obudowy po prostu odłączycie. Teraz po kolei, co mniej więcej będę potrzebował. Na pewno kabelki do przedłużenia. Można użyć głośnikowych, takich cieniutkich oraz można użyć na przykład od LEDów. Ja mam właśnie takie od LEDów, je tutaj zaraz sobie potnę i przedłużę. Lutownica, żeby móc to sobie polutować w jedną całość. No i oczywiście cyna, tu mam jakąś kalafonię. Później, żeby ładnie to zabezpieczyć, można zrobić to izolacją albo na przykład ja mam tutaj takie rureczki termokurczliwe. No i przyda się coś do cięcia. Jak o czymś zapomniałem w trakcie, no to jeszcze powiem, bo porozmawiamy sobie o zabudowie takiego przycisku, co też jest dosyć istotne, żeby on w miarę ładnie wyglądał. To teraz tak, nasz przycisk utnijmy sobie mniej więcej w tym miejscu, żeby łatwiej było nam tutaj wszystko zlutować. Bardziej chodzi mi od strony naszej złączki, którą później będziemy podpinać do płyty głównej. Tutaj troszeczkę sobie rozłożyłem, żeby było mi później wygodniej. I nożykiem delikatnie natnę, żeby zobaczyć kabelki pod naszą izolacją. Podejrzewam, że gdybyśmy poskręcali te kabelki po prostu bez lutowania, to też pewnie by to zadziałało, no ale postarajmy się to zrobić troszeczkę ładniej. Tutaj mamy kabelki, odetnijmy te części, które nie są nam kompletnie do niczego potrzebne. I tutaj też zrobimy to z tej strony, czyli usuniemy naszą izolację. Teraz tak, biorę termokurczkę. Mam tutaj już przygotowane kabelki, wkładam z jednej strony, z drugiej. Tutaj pomogę sobie troszeczkę skręceniem. Teraz zanurzę sobie w paście lutowniczej, żeby lepiej się trzymała cyna. No i zobaczmy, czy nasza stara lutownica jeszcze działa. Mistrzem w lutowaniu nie jestem, robię to bardziej po swojemu. Cyk, raz. Cyk 2. Przesuwam termokurczki. I ja akurat opalarką, ale można zrobić to bez problemu zapalniczką. I mamy pierwszą stronę zarobioną. No i w sumie mógłbym powiedzieć, że taki przycisk jest już gotowy. Można go używać, podłączyć do komputera i będzie działał. Tylko, że nie dość, że ciężko będzie umieścić coś takiego, na przykład przyklejając to do biurka, na biurko, pod biurko, czy gdzieś w jakimś ukrytym miejscu, to fajnie by było zrobić do tego obudowę. Ja mam na to pomysł, ale Wy na przykład, jeżeli będziecie kupowali takie przyciski, no to warto, żeby przemyśleć, aby już miał jakąś taką delikatną obudowę. Taką końcówkę, którą wcześniej widzieliście, można również zakupić oddzielnie, ale większość z nas gdzieś tam będzie miał raczej dostęp do starego kompa, żeby sobie coś takiego odciąć.
a ta strona z przyciskiem, no to albo możecie kupić właśnie surową i wykombinować sobie coś takiego, co pokażę Wam za chwilę, albo po prostu już, żeby był w zabudowie i żeby lepiej było go można umieścić. Ja z tego powodu, że nie miałem takiej obudowy, no to zaprojektowałem sobie w Thinkercadzie taką oto zabudowę w 3D, którą wydrukuję na drukarce 3D i będę mógł umieścić w niej przycisk. I po wydrukowaniu wygląda to właśnie tak. Z tej perspektywy chyba będzie lepiej to widać. Mamy właśnie wydrukowaną tą zabudowę i tutaj mogę umieścić nasz przycisk do środka, ale jest problem, bo jest troszeczkę za ciasno. Mógłbym wydrukować na nowo, ale ja po prostu papierem ściernym delikatnie przyszlifuję i powinno wtedy już luźno nam tutaj wejść. No dobra, nie papierem ściernym, a użyłem nożyka i troszeczkę zeszlifowałem dookoła. Ale najważniejsze, że teraz ładnie udaje nam się tutaj go wsunąć i on będzie już działał. Tylko teraz muszę zrobić tutaj z tej strony tak, żeby on już się nie wysunął. A także, żeby tutaj wykorzystać zaślepkę i po prostu zamknąć ten cały przycisk w całej tej bryle. A tutaj z pomocą tym razem nie przychodzi nam superglue, a wykorzystam bardzo znany wszystkim pistolet do kleju na gorąco. Wypełnię zaraz wszystko w środku właśnie tym klejem. To powinno się dobrze trzymać i być całkiem trwałe. Zalewamy. I zamykamy w naszej obudowie. I teraz podpinamy. Cyk. I sprawdzamy, czy zadziała. Jak widzicie, wszystko się uruchomiło, ale to też nie o to chodzi, żeby mieć tak długi kabel. No trochę przesadziłem z jego długością, ale bardziej chodzi o to, żeby ten przycisk gdzieś ukryć, jak na przykład na biurku lub pod biurkiem. Ja umieszczę go pod biurkiem, żeby był taki bardziej tajemniczy. Albo ukryty, jak to woli. Ciemno incognito, umieszczam go tutaj na taśmę dwustronną. I teraz sprytnie ukryty, może odpalać mojego kompa na ścianie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, abym zrobił odcinek, w którym pokazuję, jak wykonać na przykład kompa odpalanego smartfonem, bo myślę, że takie rozwiązania też się znajdą. A jak widzicie, zrobienie takiego przycisku nie jest ani drogie, ani trudne i każdy może rozpocząć swoją moddingową przygodę nawet od takiego przycisku, który możecie sprytnie ukryć w swoim biurku, pod biurkiem, na biurku, za monitorem, tak naprawdę gdzie chcecie. Ja oczywiście razem z Intelem zapraszam Was na naszego Discorda technologiczno-moddingowego. Link wrzucam Wam w opisie. Tam już zebrała się naprawdę spora grupa. A teraz czekamy na Ciebie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zasubskrybuj kanał, zostań ze mną na dłużej, zostaw łapkę w górę, no i oczywiście nie zapomnij o dzwoneczku. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Na razie, trzymajcie się. Cześć!